Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo, od połowy kwietnia minister Wdówik jest w posiadaniu listy schorzeń kwalifikujących do jednorazowego orzeczenia o niepełnosprawności dla dzieci nieuleczalnie chorych. Obiecaliście, że przed poprzednim jeszcze posiedzeniem Sejmu ta lista wejdzie w życie, tak żeby nie ciągać dzieci z niepełnosprawnością i ich rodziców co roku przed komisje orzecznicze. I nic nie zrobiliście w tej sprawie przez 2 miesiące. Jest to wstyd i hańba. Obiecaliście to nie opozycji, ale dzieciom z niepełnosprawnością i ich rodzicom. To oni co roku muszą udowadniać, że nie są oszustami. To oni co roku muszą udowadniać, że ich dzieci nie wyzdrowieją i że należy im się pomoc państwa. Zacznijcie działać i realizować swoje własne obietnice, bo to jest wstyd i hańba, żeby oszukiwać dzieci z niepełnosprawnością. Weźcie się do roboty, bo jak chcecie, to potraficie zrobić rzeczy w ciągu jednego posiedzenia.